Nowość. Kiedy ból głowy, zębów, mięśni lub stawów utrudnia Ci życie, wypróbuj Voltaren Acti. Tabletki powlekane Voltaren Acti to nowy preparat, który szybko likwiduje ostry ból, leczy stan zapalny i przyspiesza proces leczenia. Znowu możesz cieszyć się życiem. Voltaren Acti szybko zwalcza ostry ból i leczy stan zapalny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żagiel się rozdarł! I po zawodach! Spokojna głowa. Patex Power Tape w jednej chwili naprawia, uszczelnia, wzmacnia i skleja. Spróbuj sam. Wodoodporna, supermocna, profesjonalna. Patex Power Tape. Patex. Jakość firmy Henkel. Mam tu masę znajomych, zawsze z kim pogadać. Tu jest moja szkoła, a tam spotykamy się co weekend. Oczywiście najpierw. Tu mieszkam, to moje miasto, tu zawsze mam do kogo zadzwonić. Tanie połączenia przez cały dzień ze wszystkimi telefonami stacjonarnymi w ramach wybranego przez Ciebie numeru kierunkowego. Aktywuj usługę rozmowy lokalne pod numerem 9797. Era tak tak, możesz więcej. Tylko teraz, najtaniej w Polsce, świąteczne zestawy Era tak tak za 154 zł dla każdego. 10 tysięcy, 100 tysięcy, milion. Nieważne ile zakrętów rocznie pokonują Twoje opony, istotne jest to, żeby trzymały się drogi na każdym wirażu. Michelin staje na wysokości zadania, aby osiągnięcia te trwały. Michelin. Największe osiągnięcia trwają. Czy Twoje dziąsła są na to gotowe? Czemu nie? Czy ja wiem? Moje dziąsło? Nie, to nie dla mnie. Może to sprawdzimy. Na środku targu? Dziąsła są podrażnione. Potrzebujesz ziół, takich jak te, ale są jeszcze inne aspekty, o które musisz zadbać. Teraz do Complete 7 Blendamet dodała zioła. I tak powstała Complete 7 Plus Herbal dla pełnej ochrony zębów z dodatkową ochroną dziąseł. Ziołowa Blendamet Complete 7. A ty, czy masz zęby i dziąsła zdrowe na siódemkę? Nowość, bielszy uśmiech w 14 dni z Blendamet White Strips. Szukaj w aptekach i u dentystów. Nie wierzyłam! Byłem w szoku. Wystarczyły 2-3 kromki z Benecolem dziennie. I mój cholesterol obniżył się o 24%. Mój o 20. Tendencja spadkowa. Badania kliniczne wykazały, że Benecol naturalnie obniża poziom cholesterolu. To dopiero sukces. Benecol działa. Już po paru dniach. I to można zmierzyć. Benecol. Weź to sobie do serca. Ekstremalne wyzwania, ekstremalne osiągi, ekstremalna ochrona silnika, oleje Platinum, New Extreme Technology. Polokokta kręci bez końca. We could live for a thousand years, but if I hurt you, but some of us don't know why. So what is, and they could never tear us apart. Plus GSM. Jutro zaczyna się dziś. Kiedy ta robota się skończy? Zjedzmy śniadanie. Wygląda nieźle. Tak, czekoladowe. Super. Odjazdowe. Płatki Nestle Crunch. Chrupiące i czekoladowe śniadanie. Eksplozja smaku. Życie poddaje ich ciężkim próbom.
Zadluga. Znoszą to z godnością. Nic z nim do sąsiadów. No kochany, trzeba go przypomnieć. Kasia i Tomek. Jutro o 20 w TVN. Program oglądają Państwo dzięki producentowi naturalnej wody źródlanej Krynica Zdrój. Przed zakochanymi kolejne wyzwania. Jak poczują się w nowych wcieleniach? Wywołają zachwyt? Proszę nie! Czy śmiech? Kto wykaże się poczuciem humoru? Pokona mnożące się pułapki, zachwyci wiedzą i zręcznością. Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody. Zdobyć je można tylko we dwoje. Jutro o 20.30 w TVN. Zapraszam Was bardzo gorąco jutro do Sosnowca, gdzie zespół Ich Troje zaprezentuje swoją najnowszą płytę The Best Of. Michał Wiśniewski na scenie. Pokaż swoją twarz. Babski świat. Żadnych granic. Tego nie wolno przegapić. Jestem jaki jestem. Jutro o 21.45 w TVN. Gdy egzekucja zostanie wykonana, nie będzie już odwrotu. Nie wierzę w rząd ani w Boga, który męką płaci za mękę albo śmiercią za śmierć. Są wątpliwości. Znaleziono nagie zwłoki dziewczyny. Były student oskarżony o morderstwo. Pierwszy raz u nas? To ostatni moment na rewizję. Zaczynajmy. Ale prawda może drogo kosztować. Próbuje pan ratować Roberta Erla? Po prostu zbieram dane. Nikt nie jest bezpieczny. Zabiłeś ją? Nie powiem ci. Sean Connery, Lawrence Fishburne, Ed Harris. To nie koniec. Poddamy cię próbom jak Hioba. W słusznej sprawie. Jutro o 22.30 w TVN.